Hejka! Dzisiaj będziemy mówić o 5 najśmieszniejszych historiach w Biblii. Zapraszam! Śpi między... Potem Faraon. No nie wiem. Wpuścić go? No po prostu tak sobie pomyślałam, że to jest cała fajna też historia. Hejka, dzisiaj mam do Was 5 historii, które potwierdzają nam to, że osoby, o których tutaj jest napisane w Biblii, to wciąż tylko ludzie i zdarzają się im wtopy. Zapraszam. Okej, więc numer 5. Czytam Ewangelię Jana, 20 rozdział, od 1 do 6. Pisze to Jan. A pierwszego dnia po szabacie rano, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przyszła do grobu i zobaczyła kamień odwalony od grobowca. Wtedy pobiegła i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, czyli do Jana, autora tego, co tutaj czytam. I powiedziała do nich: zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. I teraz wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i poszli do grobu. Biegli obaj razem, ale ten drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przybył do grobu. Kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak tam nie wszedł. Przyszedł też Szymon Piotr, idąc za nim, wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna. Okej, mamy historię, którą pisze Jan i jest napisane, wybiegł Szymon Piotr i za nim Jan. No i oczywiście tutaj autor musiał zaznaczyć, że wyprzedził Piotra. Przebiegł szybciej. Wow! Troszeczkę tak śmiesznie. Numer 4. Kolejna historia to historia, kiedy za czasów Mojżesza naród izraelski był w Egipcie. I posłuchajmy. Księga Wyjścia, rozdział 8, wersety od 8 do 15. Potem Faraon. Przepraszam, za dużo Aarona. Potem Faraon wezwał Mojżesza i Aarona. Potem Faraon wezwał Mojżesza i Aarona i powiedział: módlcie się do Pana, aby oddalił żaby ode mnie i od mojego ludu, a wypuszczę lud, aby złożył ofiarę Panu. Mojżesz odpowiedział Faraonowi: dam Ci ten zaszczyt. Powiedz, kiedy mam się modlić za Ciebie, za Twoje sługi i za Twój lud, aby wyginęły żaby u Ciebie i w Twoich domach, a zostały tylko te w rzece. A on odpowiedział: jutro. Wtedy Mojżesz odpowiedział: stanie się według Twojego słowa, abyś wiedział, że nie ma nikogo jak Pan, nasz Bóg. Żaby odejdą od Ciebie, z Twoich domów, od Twoich sług i Twojego ludu, zostaną tylko tylko w rzece. Wtedy Mojżesz i Aaron wyszli od Faraona. I Mojżesz zawołał do Pana z powodu żab, które zesłał na Faraona. I Pan uczynił według słowa Mojżesza, że żaby wyginęły z domów, ze wsi i z pól. Zbierano je na stosy i ziemia zaczęła cuchnąć. Okej, wyobrażam sobie tą sytuację. Mojżesz i Aaron mówią: okej, Pan nasz Bóg weźmie od Ciebie te żaby. Zostaną tylko te w rzece, ale powiedz, kiedy to zrobić? No to... powiem szczerze, że jeżeli ja bym miała plagę żab i te żaby byłyby wszędzie, nawet w moim domu, no to bym powiedziała już jak najlepiej za minutkę. Ale Faraon w wersecie 10 mówi jutro. Czyli jakby okej, jutro. A co tam, mogę jeszcze sobie spędzić jedną noc z żabami w domu, w łóżku. Numer 3. Dzieje apostolskie, rozdział 12, wersety od 4 do 18. Kiedy go schwytał, czyli Piotra, wtrącił go do więzienia i oddał pod straż 16 żołnierzom, zamierzając go po święcie Paschwy wydać ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół nieustannie modlił się za niego do Boga. A tej nocy, kiedy Herod miał go wydać, Piotr spał między dwoma żołnierzami, związany dwoma łańcuchami, a przed drzwiami strażnicy strzegli więzienia. Wtedy zjawił się anioł Pana i w więzieniu zajaśniało światło. Trącił Piotra w bok i obudził go, mówiąc: wstań szybko! I opadły łańcuchy z jego rąk.
I powiedział do niego anioł: przepasz się i włóż sandały. Tak też zrobił i powiedział mu: narzuć płaszcz i chodź za mną. Piotr więc wyszedł i udał się za nim, a nie wiedział, że to, co się działo za sprawą anioła, działo się naprawdę. Lecz sądził, że to widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy, która prowadzi do miasta, a ta sama się przed nimi otworzyła. Kiedy wyszli i przeszli jedną ulicę, natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr doszedł do siebie i powiedział: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy to sobie uświadomił, przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie. I zapukał Piotr do drzwi w bramie i wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać. Gdy poznała głos Piotra, z radości nie otworzyła mu bramy, lecz pobiegła i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. A oni powiedzieli do niej: oszalałaś. Jednak ona twierdziła, że tak jest istotnie. Odpowiedzieli: to jego anioł. Piotr zaś nie przestał pukać. A gdy otworzyli, zobaczyli go i zdumieli się. Okej, czyli w tej krótkiej historii widzę dwa śmieszne momenty. Piotr jest w więzieniu, śpi między żołnierzami, ma mnóstwo bram do przebycia. To jest niemożliwe, żeby on tam mógł po prostu sobie wydostać się stamtąd, nie? Czyli, ale udało się, no bo Pan Bóg posłał anioła. No i teraz on przychodzi do swoich najbliższych, nie? I puka. A ta dziewczyna Rodę, zamiast po prostu, no nie wiem, wpuścić go, no po prostu z radości pobiegła i zaczęła wszystkim mówić: Piotr, tam jest Piotr. Oczywiście nie uwierzyli. I druga śmieszna sytuacja, druga śmieszna rzecz, powiedzieli jej: a to pewnie jego anioł. Nie rozumiem tego. Jak oni mogli powiedzieć, że to jest jego anioł? Dla mnie to jest niepojęte. Wyobrażacie sobie, przychodzi wasz kumpel i mówi: hej, słuchaj, osoba, no nie wiem, załóżmy przyjechała z zagranicy, no i dla ciebie to jest takie nieprawdopodobne, że naprawdę ona mogła przylecieć, tak jak dla nich było nieprawdopodobne, że Piotr mógł wyjść z więzienia. No i okazuje się, że hej, serio tam jest, ale ty mówisz: a to jest jej anioł. Dla mnie to jest takie śmieszne i zaskakujące, no bo bardziej dla nich było prawdopodobne, że przyszedł anioł Piotra niż sam Piotr. Także to daje mi dużo do myślenia. Jak wyglądało ich życie, że oni powiedzieli: okej, to jest jego anioł. I dla mnie to jest ciekawe. No czyli lekcja, jaka z tego lekcja? No jeżeli przychodzi do ciebie kumpel, to wpuść go po prostu. Nie każ mu czekać i moknąć i pukać. Okej, to moknięcie to sama sobie wymyśliłam. W sumie tutaj tego nie ma napisane, ale sobie tak to wyobrażałam. Numer 2, już przedostatnie. Będę czytała Księgę Estery, końcówka 5 rozdziału i 6. Tutaj jest taka sytuacja, że jest król, ma swojego takiego ziomka, który jest jego po prostu prawą ręką i jest jednym z najwyższych w królestwie. I jest jeden Żyd, Mardocheusz. I ten Haman, no ten sługa króla, nienawidzi Mardocheusza, ponieważ Mardocheusz no, nie kłania się przed nikim, jedynie przed Panem Bogiem. No i tutaj jest napisane, że żona Hamana oraz wszyscy jego przyjaciele powiedzieli mu: niech postawią szubienicę wysoko na 50 łokci, a rano powiedz królowi, aby powieszono na niej Mardocheusza. Potem idź wesół z królem na ucztę. I spodobała się Hamanowi ta rada i rozkazał postawić szubienicę. Następnego dnia chciał powiesić tego Żyda tam. No ale co się działo dzień wcześniej? Co wieczorem się dzieje? Okazuje się, że król nie umie spać. Tej nocy król nie mógł spać. Kazał więc przynieść księgę pamiątkową kronik i odczytano ją przed królem. I tam znaleziono zapisek, że to Mardocheusz doniósł na Biktana i Teresza, dwóch eunuchów, króla stróżów progu, że usiłowali podnieść rękę na króla Asferusa. Wtedy król zapytał, jaką cześć i jaki zaszczyt przyznano za to Mardocheuszowi? Odpowiedzieli słudzy króla, jego dworzanie, niczego mu nie przyznano. Król zapytał, kto jest na dziedzińcu? A właśnie Haman przyszedł na zewnętrzny dziedziniec domu królewskiego, aby porozmawiać z królem, by powiesić Mardocheusza na szubienicy, którą dla niego przygotował. Słudzy króla odpowiedzieli mu, oto Haman stoi na dziedzińcu. Król powiedział, niech wejdzie. I Haman wszedł. A król zapytał go, co uczynić temu mężczyźnie, którego król chce uczcić. A Haman myślał w swoim sercu, kogo by król chciał uczcić bardziej niż mnie?
Odpowiedział Haman królowi: dla mężczyzny, którego król chce uczcić, niech przyniosą szatę królewską, w którą się ubiera król. Niech przyprowadzą konia, na którym jeździ król. I niech włożą mu koronę królewską na głowę. Potem niech przekażą tę szatę i konia do rąk jednego z najznakomitszych książąt. Niech ubiorą tego mężczyznę, którego król chce uczcić. Niech go prowadzą na koniu po placu miejskim i niech wołają przed nim: tak postąpi się z mężczyzną, którego król chce uczcić. Wtedy król powiedział do Hamana: śpiesz się. Weź szatę i konia, tak jak powiedziałeś, i uczyń tak z Żydem Mardocheuszem, który siedzi w bramie królewskiej. Nie pomiń niczego z tego wszystkiego, co powiedziałeś. Haman więc wziął szatę i konia, ubrał Mardocheusza i prowadził go na koniu po placu miejskim, wołając przed nim: tak postąpi się z mężczyzną, którego król chce uczcić. Potem wrócił Mardocheusz do bramy królewskiej, Haman zaś pośpieszył się do swego domu smutny, z nakrytą głową. Haman, myśląc, że król chce jego uczcić, powiedział najlepszą rzecz: niech król weźmie, niech da mu swoje szaty, niech da mu swojego konia, niech chodzą, niech wołają przed nim, niech jakiś najznakomitszy książę twój, król, ubierze tego człowieka. Pomyślał, że król chce uczcić jego. Niestety to Haman stał się tym księciem, który ubierał Mardocheusza, człowieka, którego nienawidził całym swoim sercem i jeszcze musiał tak bardzo go wywyższać przed innymi ludźmi. Także wyobrażam sobie jego minę. I ostatnią historią jest numer pierwszy. Więc ostatnia nasza historia jest o królu Achabie i Eliaszu, który Eliasz jest prorokiem Pana i jest po prostu jego sługą i naprawdę to, co mówi, jest po prostu pełne mocy. No i król, który po prostu zaczął czcić bożki i odwrócił się od Pana Boga. Pierwsza Księga Królewska, 18:17. Kiedy Achab zobaczył Eliasza, zapytał go: czy ty jesteś tym, który dręczy Izrael? Odpowiedział: nie ja dręczę Izrael, ale ty i dom twego ojca, gdyż porzuciłeś przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Teraz więc poślij i zgromadź przy mnie cały Izrael na górze Karmel oraz 450 proroków Baala, a także 400 proroków z Gajów, którzy jadają u stołu Jezabel. Czyli mamy 850 proroków bożków różnych. Achab posłał więc po wszystkich synów Izraela i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz zbliżył się do całego ludu i powiedział: jak długo będziecie się wahać między dwoma zdaniami? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. A lud nie odpowiedział mu ani słowa. Wtedy Eliasz powiedział do ludu: tylko ja sam pozostałem jako prorok Pana, a proroków Baala jest 450. Niech nam dadzą dwa cielce, niech wybiorą sobie jednego cielca, porąbią go na części i położą na drwach, ale ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję drugiego cielca i położę na drwach, ale ognia nie podłożę. Potem wzywajcie imienia swoich bogów, a ja wezwę imienia Pana, a ten Bóg, który odpowie ogniem, niech będzie Bogiem. Cały lud odpowiedział: dobre jest to, co powiedziałeś. Eliasz powiedział więc do proroków Baala: proszę, wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go pierwsi, bo was jest więcej. Wzywajcie imienia swoich bogów, ale ognia nie podkładajcie. Wzięli więc cielca, którego im dał, a gdy go przygotowali, wzywali imienia Baala od poranku aż do południa, mówiąc: o Baalu, wysłuchaj nas. Ale nie było głosu ani odpowiedzi i podskakiwali wokół ołtarza, który zrobili. A gdy nastało południe, Eliasz naśmiewał się z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, przecież to jest Bóg, ale może tylko zamyślił się, albo jest zajęty, albo może jest w drodze, albo może śpi i musi się obudzić. Wołali więc głośno i nacinali się według swego zwyczaju nożami i włóczniami, aż krew z nich tryskała. I kiedy minęło południe, oni dalej prorokowali, aż do czasu składania ofiary z pokarmów, ale nie było głosu, ani odpowiedzi, ani znaku uwagi. Wtedy Eliasz powiedział do całego ludu: zbliżcie się do mnie. Cały lud zbliżył się do niego. On wtedy naprawił zburzony ołtarz Pana. Potem Eliasz wziął 12 kamieni, według liczby pokoleń synów Jakuba, do którego doszło słowo Pana: Izrael będzie twoje imię. I z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana. I wykopłał wokół ołtarza rów, zdolny pomieścić dwie miary zboża. Potem ułożył drwa, porąbał cielca na części i położył go na drwach. Następnie powiedział: napełnijcie wodą 4 wiadra i wylejcie ją na ofiarę całopalną i na drwa. I powiedział: powtórzcie to. I powtórzyli. Potem powiedział: zróbcie to trzeci raz. I zrobili to po raz trzeci.
3 razy 4, 12, czyli 12 wiader wody. I woda spłynęła dookoła ołtarza i napełniono wodą także rów. A gdy nadszedł czas składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz zbliżył się i powiedział: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech dziś poznają, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że na Twoje słowo uczyniłem to wszystko. Wysłuchaj mnie, Panie, wysłuchaj mnie, aby ten lud poznał, że Ty, Panie, jesteś Bogiem i że Ty z powrotem nawróciłeś jego serca. Wtedy spadł ogień Pana i pochłonął ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i proch, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Kiedy cały lud to zobaczył, wszyscy upadli na twarz i mówili: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. No, także najdłuższa historia, ale wyobrażam sobie właśnie Eliasza, kiedy mówi do tych proroków. Jest napisane, że Eliasz naśmiewał się z nich w 27 wersecie. Także Eliasz też miał poczucie humoru. No i to było też fajne, że po prostu mógł skonfrontować Izrael, żeby mógł nawrócić się do jedynego Boga. Słuchajcie, to już wszystko, tyle na dziś. Lajkujcie, subskrybujcie i napiszcie w komentarzu, która z tych historii rozbawiła Was najbardziej. A może jest coś, co pominęłam i może jakaś inna historia Was rozśmieszyła, czytając Biblię, pomyśleliście sobie: ha, to jest śmieszne. Możecie to napisać w komentarzu poniżej. Ja będę to czytać i będę tam dawać łapki i serduszka, także zapraszam.